Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Cztery najgorsze wyzwania od widzów. Dałem wam, znaczy napisałem posta ponad miesiąc temu na YouTubie i bardzo dużo było komentarzy, zresztą sprawdźmy ile dokładnie. 725 komentarzy wyzwań dla mnie. Ja zaczynam zawsze od komentarzy, które, czyli waszych wyzwań, które są najwyżej oceniane przez widzów. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Na przykład Igor napisał: weź auto w klasie D i przejedź nim Goliata. To nie jest takie trudne wyzwanie, ale ciekawsze jest na przykład to: osiągnij 150 na wstecznym, albo zrób Goliata chip-chipem 2-0 i obniż go na maksa. Chodzi o Tour de Podlasie, podaj jeszcze do odcinku, co? Goliata chip-chip 2-0, obniż go na maksa, chodzi... Goliata czy Tour de Podlasie? W każdym razie mamy pierwsze wyzwanko: wejść auto za max 500 tysięcy, ulepszenia też wchodzą w to do kwoty, dan, 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 dan. I przejść 25 km w 7, znaczy w 7 minut i 30 sekund, nie możesz skracać. Wyzwanie dziwne, no bo na różne sposoby można sobie je ułatwić. Czy ja mam trochę hajsu na szczęście, bo już myślałem, że nie będę miał. Musimy kupić samochód za jakąś małą sumkę. A takich nie brakuje, fajnych koksów, które można ciekawie zrobić. Dobrze, no to co, weźmy sobie może tego Forda GT. No i mamy tutaj całkowitą kwotę 68 300 kredytów, zatem całościowa kwota to 468 tysięcy, także w pół miliona się zmieściliśmy. No i mamy takiego Forda GT, ja sobie go szybko stuninguję. I musimy zrobić trasę, która ma 25 km i przejechać ją, żebym się tutaj nie pomylił. I musimy ją przejechać w 7.30. Ja sobie, no nie wiem, jakoś to pomyślę. To jest spory odcinek drogi, Goliat ma dużo mniej. No i dobrze, trzeba teraz stworzyć najszybszą traskę. Oczywiście idziemy na autostradę, no bo gdzie wy inaczej. Tutaj najszybciej pokonamy tą odległość. 25 km w 7.30. No i dobrze, mamy tak. To będzie jedno okrążenie, będzie miało no nieco ponad 12,5. Będzie miało jakieś 12600 metrów. 12700 może, coś koło tego. I przejdziemy dwa okrążenia tej traski i spróbujemy się zmieścić w 7 minut 30 sekund. No, powiem szczerze, skóra już mi się powoli jeży. Ale bardzo ciężko będzie ukończyć tę trasę w mniej jak minutę od teraz. 8 minut prawie to ukończę. Jest to w każdym bądź razie możliwe. Zobaczmy, czy tutaj na końcu pojawia się jakiś czas. A jest czas, okej, okay, jest czas ogólny, także nie musiałem nawet tego włączać, żeby było widoczne. No ale teraz mamy czarno na białym, 7.45, to jest zdecydowanie za dużo. Trzeba zrobić zatem nowy samochód do pół miliona, akurat 100 tysięcy sobie zdobyłem, bardzo fajnie. Okej, okay, mam tu kolejnego faworyta, Lotus 11 z 56 roku. Koszt 140 tysięcy kredytów. No i... Zobaczcie, w ogóle staty wymaksowane. Samochód rozpędza się do swojej prędkości maksymalnej bardzo szybko, a jego prędkość maksymalna przy nawet zwiększonym docisku to 430 km na godzinę. Więc myślę, że to jest właściwe auto na właściwym miejscu. No jak samochód majstra, którego tutaj testowałem, nie dał rady, to ten myślę, że da sobie radę bez problemu. Dlatego chodźmy na wyścig, nie traćmy czasu. No, robi się gorąco, ale powiem wam, że ten samochód jest... Piernicz, jak on się... I ściana... Jak on się rozpędza do tej prędkości maksymalnej, to jest coś niezwykłego. Na razie jestem na pierwszej pozycji, więc wszystkie checkpointy się zaliczają. To jest taki mały glitch na tym wyścigu, że jak się przejedzie... Jakbym teraz przejechał przez tą metę, to by mi się następne checkpointy nie zaliczały. Jakoś tak to dziwnie tu działa.
Więc nie można w ten sposób robić. Ale czy się zmieszczę? Zostało mi jeszcze no nieco ponad 30 sekund. Tu muszę zawrócić, to bardzo dużo czasu zajmuje. Na szczęście Lotus Eleven jest... O, mało czasu. Lotus Eleven jest lekki. Gazu, gazu! Oj, chyba się uda. On już tutaj na tych zakrętach szóstkę wbija. Tak jest! Lotus Eleven! I na koniec na koło. Także udało się. 7.15, nawet troszeczkę więcej jak 25 km na godzinę. Lotus Eleven, niesamowity samochód swoją drogą, naprawdę. Tylko na wyścigi on się niespecjalnie nie nadaje, no bo nie jest aż taki dobry w tych zakrętach. Ale ta prędkość maksymalna jest w nim... O, shit. No i bardzo łatwo się do niej rozpędza, bardzo szybko się do niej rozpędza. Masz budżet 150 tysięcy kredytów na zakup auta z klasy D i zrobienie go na koksa. Żeby nie było łatwo, limit kredytów, który mogę wydać na tuning, to 75 tysięcy. Muszę pojechać na Goliata i ukończyć na co najmniej trzeciej pozycji. Bardzo, bardzo proste wyzwanie wbrew pozorom. Po pierwsze, możemy samochód zrobić w obojętnie której klasie chcemy. Znaczy tam było napisane, żeby zrobić na koksa. No ale obojętnie jaki samochód, tak? Znaczy obojętnie w jakiej klasie to może być. Więc najpierw weźmiemy sobie... Najpierw weźmiemy sobie klasę. Chodźmy na D. No i tutaj mam parę samochodów, więc tak, 150 tysięcy to jest limit. Dlaczego to jest łatwe? Dlatego, że mogę sobie ustawić poziom trudności botów na najniższy. Tam nie było nic napisane o tym, że mam jechać z najtrudniejszym poziomem trudności. Mogę wziąć jakikolwiek C, a poza tym jak będę jechał w klasie, nie wiem, czy to będzie B klasa, czy będzie to A, czy będzie S1, to myślę, że nie będę miał większego problemu, żeby to zrobić, no. Ale, weźmy sobie jakiś fajny samochód. Ja mam mało kasy, muszę uważać, żeby mi starczyło na następne wyzwanka, nie wiem, jakie mnie tam czekają. Chyba wezmę tego Firebirda, on kosztuje 45 tysięcy kredytów. No i dobra, na ulepszenie mocy nam niewiele zostało, ale prawda jest taka, że tutaj i tak już mamy sporo mocy. Teraz zobaczymy, co tu można poinstalować. Samochód jest już mocno porobiony. Więc tak, zwiększmy troszeczkę prędkość maksymalną. O kurde, niewiele nam to... Niewiele już tutaj zrobimy. To kosztuje... Okej, mamy troszeczkę przekroczony limit. Kurde. Musimy coś odinstalować. Kurczę, może zawieszenie. To by pasowało, jakbyśmy zawieszenie dali trochę gorsze. Okej. Okay. Mamy klasę S1. Musimy skończyć na... No kurde, całkiem przyzwoite statystyki mamy. No ale zobaczymy, no to jest muscle car. Muscle cary mają to do siebie, że no nie są zbyt łatwe w prowadzeniu. Tutaj mam ustawiony najniższy poziom trudności. I boty zawsze mają dostosowane samochody do naszego samochodu, ale nie należy się tym w ogóle sugerować. No już nie będę taki, żeby to było w ogóle wyzwanie dla mnie, to muszę dać na najwyższy poziom trudności. Włączę sobie natomiast przewijanie. No tutaj nie było nic o tym, o ustawieniu poziomu trudności, ale podejrzewam, że domyślnie tu chodziło o to, abym grał na tym najtrudniejszym dla mnie, tak? Żeby to było dla mnie rzeczywiście wyzwanie, no bo tak się nazywa ta seria, prawda? Trzecia pozycja, wydaliśmy 150 tysięcy na samochód, 75 tysięcy na tuning łącznie. I w sumie ja zawsze troszeczkę przesadzam z tym tuningiem osiągów, ale czasami warto na przykład nie ładować zbyt dużo mocy, a skupić się bardziej na prowadzeniu samochodu. I zobaczymy, jak mi pójdzie. To jest prawdziwe wyzwanie teraz. Cool.
Kurde, jestem zaskoczony, że mi tak dobrze poszło. Nie chwaląc się. Raczej chwaląc się. Pierwsza pozycja na najtrudniejszym poziomie nie do pokonania. Samochodem według zaleceń. Czas całkowity 10 minut. Weź auto w klasie D i pojedź Goliata. I tak się składa, że mamy tutaj BMW 2002 Turbo. Ja się pomyliłem, że to jest z 2002 roku. No i kończymy tą nierówną walkę. I znowu boty zostały strasznie z tyłu, jednak 7 godzin pod rząd jazdy tej samej trasy dały troszeczkę, naprawdę już zaczynam pamiętać ją w 100% i wypadłem z trasy. Standardowo prawie 15 minut jazdy, naprawdę przy tak wolnych autach można zasnąć. Ale swoją drogą ma to też takie bardzo dobre strony, dlatego że tymczasem chodźmy na następne wyzwanko, bo co my tutaj mamy? Właściwie to już ostatnie dzisiaj. Dobra, to mamy tutaj, ja już tego pana tutaj zgłaszam, nie można go, report. Tak, zdecydowanie. Przejeźdź wybranym przez siebie samochodem jedno okrążenie wyścigu Goliat mniej niż 8 minut. No i proszę. Jaki czas? 7.52. Czas okrążenia najlepszy. I 7.57. Czas całkowity od startu. Także zrobiłem to wyzwanie. Ale naprawdę. Mam już dzisiaj dosyć Goliata. I nie chcę. Dobra.